Dzień dobry. Dzisiaj mamy 22 kwietnia 2018 roku. W tym filmiku opublikuję Wam dokumenty, które fabrykuje przestępcza organizacja Leni infekowanych hazarskim jadem antyludzkim na szkodę moją i innych Polaków. To odbywa się w całej Polsce. Oni sami swoją działalnością, produkując dowody swojej winy, podpisując się pod tymi papierami, awansują na stanowisko zdrajcy narodu polskiego. Robię ten materiał, informując i ostrzegając rodziny tych delikwentów, co by sięgnęły po rozsądek, ponieważ ci osobnicy wpędzają ich w wielkie niebezpieczeństwo. I tylko dlatego nagrywam ten materiał. Jeszcze raz ostrzegam wszystkich, którzy kolaborują z okupantem naszej ojczyzny Polski, wykonując złe prawo okupanta, zmuszając innych do wykonywania złego prawa i awansując na stanowisko zdrajcy narodu polskiego. Prawo, żeby było prawem, musi być stworzone przez ludzi prawych i żyjących, którzy biorą odpowiedzialność za to prawo, ewentualnie za naród, a to, co dzisiaj jest obecnie, to prawo wytwarzane przez cyrk o nazwie Sejm, którego nikt nie może pociągnąć do odpowiedzialności, paru cwaniaków szuka idiotów do wykonywania tego prawa, i tak to funkcjonuje. Więc jeszcze raz apeluję do wszystkich rodzin tych kolaborantów, szczególnie z tych niebieskich jemiołów, którzy za papierową mamonę chcą utrzymać rzekomą swoją rodzinę, tym samym wpędzając je w wielkie niebezpieczeństwo. To jest wasza sprawa, to są wasze rozumy, to są wasze rodziny i za które wy sami będziecie odpowiadać. Ja tylko informuję, że wykonawca złego prawa to sługa zła, a sługa zła, czyli zdrajca ludzkości, człowieczeństwa, będzie za to ukarany. I tyle mam do powiedzenia. Także miłej niedzieli życzę. Przeczytajcie sobie pisemka, które przysyłają mi niebieskie jemioły z Konstancina, podpisując się pod tym, wpisując się jednocześnie na listę szkodników narodu polskiego. I pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy mają Polskę w sercu. Czołem wielkiej Polsce.